Dzień dobry, witajcie. Chcę wam coś pokazać. Patrzcie na to. Dzisiaj przyjechał kurier. I co sobie kupiłam? Bieżnię treningową firmy Zipro. To jest dokładnie Zipro Tecno. Tak tam pisze. Słuchajcie, waży to niecałe 50 kg, także panowie na razie mi wnieśli tylko tutaj na korytarz. Ja muszę w ogóle przemierzyć, czy ja chcę na pewno to w pokoju, czy w jakimś innym pomieszczeniu, zobaczymy. Jest to generalnie do złożenia. Jak się uda, to Kamilo dzisiaj złoży i wam to pokażę. Są jeszcze jakieś papiery, to później. I mam jeszcze jedną przesyłeczkę. Już wam pokazuję, co w tej przesyłce jest. Pokażę tą firmę. Słuchajcie, przyszły mi, chyba wam wspominałam, nie pamiętam, strój do ćwiczeń. Cardio mam zamiar robić na bieżni w domu, a też wpadnie siłka. I właśnie chciałam sobie w związku z tym kupić jakiś ładny strój do ćwiczeń. I mam tutaj rozmiar M. I tu są tak, leginsy. W ogóle zobaczcie, jaki piękny kolor. Leginsy. Trzeba będzie zmierzyć. Mam nadzieję, że będą dobre, ale w ogóle jaki porządny materiał. Fajnie na nogawkach jest właśnie logo. Tylko... O, złapało. Okej. I do tego mam też top. Głowa mnie w ogóle dzisiaj boli. W ogóle. Wróciłam z solarium. O, fajne, bo na poduszeczkach. Topy ma poduszeczki. I nawet wyjmowane są. Zobaczcie, jak fajnie można sobie wyjąć do prania. I on tutaj ma tył na skuśkę. Oczywiście wam podlinkuję. Super. Fajne. I góra też wzięłam M-kę. Fajnie, że ma na poduszki, to na takim szerokim pasku. Oczywiście wszystko wam przymierzę. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda, bo jeszcze Kamilo mi nie poprzymierzał swoich rzeczy, co zostawia od siebie. Zobaczymy. Bardziej mi zależy dzisiaj na bieżni. Także wszystko wyjdzie w toku. Coś mam jeszcze nie. Mam, słuchajcie, w Carrefourze. Mój klej kosztuje, wiecie ile już? 6 coś. Wzięłam dwa razy. Też w tym tygodniu wczoraj nie robiłam treningu. Dzisiaj jest wtorek, nie mam siły. W ogóle będąc w Carrefourze kupiłam taki baton Biraf Protein. Nawet nie było złe. No i z diety pudełkowej mam tutaj z Suvir Boxa gnocchi z sosem szpinakowym i gorgonzolą. Także zaraz to sobie podgrzeję, będę mam zamiar zjeść. No i tak, właśnie byłam na solarce, ale tak na 7 minut. Pani chciała mi się na 5, ale pani mówi, że łóżko jest zimne. Wiecie, zanim by się rozgrzało i w ogóle, no to bym wcale nie poczuła, że byłam. A jest wspieram, chodzę tylko raz w tygodniu. Tak jak wam wspominałam, a dwa razy w tygodniu używam samoopalacza. No i tak. Także marzę, słuchajcie, żeby się położyć, zjeść, odpocząć. Dzisiaj wstałam o 3:50. Jeszcze chwilkę przed czwartą. Jestem jaka ciekawa tej bieżni, ale mówię, muszę pomierzyć, żeby zobaczyć, gdzie chcę, żeby to dokładnie stało. No, takie tam. Dobra, słuchajcie. Otwieram sobie to gnocchi. Ostatnio nawet całych nie jestem w stanie zjeść śniadań. Połowę jem. Ale ładnie pachnie. Dobra. Ty się grzej. Ej, ogarniam życie. Będzie, słuchajcie, kluskowo, bo mój brat, zobaczcie, co dzisiaj robił. Knedle. Dobrze mówię? To takie zabijasy z mięsem? No, także no, stwierdziłam, że sobie jednego grzeję i zjem z moim gnocchi. Niam, 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 niam. I do tego mam soczek Solevita, mój ulubiony, i uciekam jeść.
Okej, słuchajcie, na razie wymyśliłam sobie to tak, ustawienie, zobaczymy jak to się w praktyce sprawdzi, bo chcę, żeby bieżnia stała tam, z tyłu, za monsterką, że monsterka troszkę tak jak ten mechanizm zakrywała i tu jak widzicie na tej wielkości by stała bieżnia. Oczywiście to wyjdzie w praktyce, czy nie będę walić głową o sufit, o skosy, ale uważam, żeby to było całkiem fajne, bo jak nawet stawiałam Beniaminka, to Beniaminek wiadomo, tak jakby na zdrowie, prawda? Nie zakrywał. Chciałam, żeby tutaj stał, tak jak wcześniej, ale tu jest za ciężko i na razie jest tak. No po prostu wiecie, trzeba to przetestować. Przede wszystkim musi bieżnia być złożona. I wtedy zdecyduję, czy tak zostaje, czy jakieś kwiatki znowu pozmieniam. Bo to faktycznie myślałam tu, żeby monstera postawić, ale mówię, tak mi monstera bardziej zakrywa tą bieżnię, która będzie stała. Półkę też myślałam, że przystawić tu, ale nie podobało mi się, jednak by musiała tam zostać. No i tutaj właśnie przestawiłam szeflerę, a drecena poszła tu. Zobaczymy, no Kamil musi przyjechać. Na razie wziąłam to, tak sobie wymyślałam, żeby było wiadomo chociaż, jak ma mniej więcej sprzęt stać, nie? Jak to ma wyglądać. No myślę, że byłoby całkiem spoko. Nadal jakoś tak przytulnie, pokojowo, a nie, że chamsko stoi sprzęt. Ale to jak mówię, może mi się tylko tak wydawać, także zobaczymy. To takie wnoszenie. Dziękuję. Domagam się szereg razy w tygodniu. A serów jak mi nie będzie, masz czas do 14 na tygodniu. Dziękuję. Otwieramy. Idziemy tu. Tu, tu, tu. To musimy pomóc, razem musimy być tam. No to poczekaj, czekaj szefie. Prezentuje się to tak. A jest tu coś do smarowania. Muszę to rozczytać właśnie, bo pisało, żeby rozsmarować. Zobaczymy. No dobra. Także trzeba te zabawki poskładać. Może dużo roboty przy tym nie będzie. Zobaczymy. Dzień dobry, ja właśnie sobie, słuchajcie, szykuję jedzonko i mam pyszne dzisiaj, bo mam tak, ryż, a to jest taki kurczak w ananasie na słodko i miałam z Daftona marchewkę z groszkiem, po prostu wzięłam, wiecie, sobie przełożyłam na durszlaczek, żeby o tej masy, masełka, nic nie mam ochoty, tylko na takie po prostu zwykłe. Jestem w kurce, słuchajcie, bo dzisiaj jest mi cały dzień zimno, mimo tego, że mam bluzę. I tak chodzę, tak jak wiecie. Zmontowałam vloga, żebyście mieli na sobotę. Kamilo się myje i jedziemy na zakupy do Carrefoura, no bo trzeba coś generalnie kupić na majówkę. Jak wiem, będzie wszystko pozamykane. Ja jeszcze w niedzielę pracuję, to tym bardziej chcę mieć to z głowy, nie myśleć o tym, więc jedziemy w piąteczek sobie. Dużo ryżu tu mam, może na coś wykorzystam. Na pewno tyle nie zjem.
No, także już Wam pokazuję, jak się moje jedzonko prezentuje. Pyszne. Właśnie muszę coś pomyśleć, co na śniadania, na obiad będziemy myśleć na bieżąco. W Carrefourze się coś wymyśli, bo nie ma po prostu planów żadnych. Miałam pochodzić, nie pochodziłam, ale chodziłam 2 dni z rzędu i wiecie, że ja spalam około 800 kalorii, ponad coś w tych granicach, także wow, mega dużo. Chyba połowę swojego jedzenia spalam przez cały dzień tak naprawdę, więc biorę jedzonko. Jak nie wrócimy późno, to na pewno będę chciała nagrać Wam haul zakupowy, ale to zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Ma być piękna pogoda, słuchajcie, na majówkę, więc planujemy zrobić ognisko. Mam nadzieję, że nic tam nie popsuje planów. Więc jakieś warzywka czy coś trzeba kupić. No, kurczaka, coś w tym stylu, także może widzimy się później. Zobaczymy, jak się zorganizujemy z tym wszystkim. Słuchajcie, posteremu, witam Was. Food haulu będzie długi food haul, także przygotujcie się, bo będzie co oglądać. Nie powiem, ile zostawiliśmy w Carrefourze, ale bardzo dużo. Dobra, zacznijmy od chemii. W ogóle liczyłam na to, że będą niezłe promocje. Niestety zapałam zdziwienie, więc kupiłam po normalnych cenach. Płyn do kolorowego 2 razy. Wybielacz. Ja lubię tego vanisha. 2 razy. Lenor Love. W ogóle ten płyn do płukania, słuchajcie, to jestem w szoku, nie? W Lidlu po 28. W Carrefourze 20. To 8 zeta jest różnicy. Ta sama pojemność. I co jeszcze? A kiedyś kupowałam po 14 zł. Super. Kiedyś było fajnie, nie? Kamil zażyczył sobie kolę, bo ja to tak zagazowanym nie jestem. Chyba napatrzył się na co niektórych i też... Tu mam kurczaka, nie będę wyciągała, bo trzeba będzie coś pogotować, co mogę Wam powiedzieć. Majówka będzie. Ale też bierzemy taką opcję, żeby może jednak na razie przystopować z pudłami. Wiecie, że jestem 4 miesiące na pudłach. Nie powiem, bo to jest zajebista wygoda i psychiczny spokój, jak mieszkamy z kimś, ale takie nam plany chodzą. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Czy nie pozabijam domowników w międzyczasie. Okaże się. Powiem Wam tak, nie będę może za bardzo opowiadała, co chcę gotować, po co i na co. Może to wyjdzie w trakcie, we vlogach, jak nie będą mi nigdy już przeszkadzać. Więc mix sałat. Wiecie, co mi się fajnie ostatnio sprawdziło? Jak jadę samochodem, żeby zjeść sobie banana. Wtedy tak się nie rzucam na jedzenie po pracy. A teraz może być tak, że trzeba będzie jeszcze jechać na zakupy, przygotować. Więc spoko, alternatywa. I... Bo nie wiem, czy to będzie w tej torbie, ale to dobre. Odkryjemy w międzyczasie Czesiuniowi na kamień. To sobie Kamilo wziął. Mamy tu tak. Berlinki, klasik. Wziął sobie jeszcze pasztet z papryką. Profi. Chusteczki nagrzające. Nie użyłam, żeby przecierać ekspres, bo jak robię kawę, to on tam trochę, że tak powiem, pryska, to wiecie. Super jest ten fajny Bambino gel. O, i tym razem jest Mirabelka. Ona jest zarąbisty zapach, mega Wam polecam. I tutaj mam, słuchajcie, litr. Mleko bez laktozy, 1,5 litra do mleka. Kamilo sobie wziął śledzie po kołobrzesku. Myślałam, że aparat mi się było. Kukurydzę. Ja kupuję w tych małych pakowaniach, wiecie dlaczego? Bo czasami, znaczy Kamil generalnie zje kukurydzę, ale nie przypada jakoś specjalnie za nią. A ja właśnie kukurydzę bardzo lubię, więc to jest fajna alternatywa dla jednej osoby. A jak otworzy się puszkę, to wiadomo, nie wiem, czy zjem za dzień, za dwa. A tak to wiecie, puszka, puszka. Nie chciałam, w ogóle wiecie, że chcę ograniczyć picie wina. Tak wiecie, powiedzmy, że fit, która przygryza chipsy. Chociaż nie, bo powiem Wam, z tydzień czasu chyba tak. Ja zawsze, słuchajcie, oglądam się, czy nie otwiera się brama, czy ktoś nie nadejrza i mi właśnie będzie przegrywał. No, to od tygodnia leżą 2 paczki chipsów, co prawda jest zakutkowane, jak widzieliście, więc się do nich dlatego nie dobieram. No, więc... No. Przechodzę dalej do zakupów. Rycki, ser. Tu Kamilo ma żubry. Kamilo na pewno nie zrezygnuje z piwa.
Dobra, lecimy dalej. Kijołki słonecznika, właśnie chcę sobie je wziąć. Nie sfokusujemy, to jest takie światło. Do tortilli, które Wam pokazywałam. Do jogurtu wzięłam sobie właśnie gruszkę, bo wzięłam sobie takie jogurty. One były też na promocji. Czy ja się do nich tak elegancko dobiorę? Są. Alpro. A czemu jeden ma tak, a drugi ma tak? Z tym nie wiem. Jeden wziąłam wanilię na śniadanie, bo nie chcę tak, nie mam ochoty za bardzo na pieczywa, wolę takie lżejsze jedzonka. Na przykład. A drugi to jest mango. Także tak. I właśnie do tego będę miała gruszkę. O, borówki wzięłam. I jeszcze pamiętam, że wzięłam ananasa, jest. A widziałam takie różne granole, różne rzeczy, no to też się posypia. Więc borówka, ananas. W ogóle dajcie mi znać, czy ten jest się za takimi mega dużymi foodholami. Kiedyś to robiłam je notorycznie co tydzień, co sobota były. Trwały same foodhole po 20 minut. Karkówka, bo będzie grill. W ogóle ma być piękna pogoda na majówkę, super. Dwa razy? Nie. Tam to było klasy, aha, tam to było do mięsa. Ta karkówka to jest klasyk, jak robię na kiełbasę. Pieprz, no bo jak będę gotować, to się przyda. A nie mam. Przyprawa do ziemniaczku, bo chcę właśnie na grilla zrobić. Kurczak grill. Jeszcze takie, wiecie, różne tam marynaty. Chcemy też zrobić sałatkę właśnie do ogniska. Miałam Wam nie mówić, nie, co będę robiła. Już Wam mówię wszystko, co będę robiła. To jest to. Chcę zrobić właśnie sałatkę z, do, na grilla z mieszanką sałat. Pewnie dodam trochę tego słonecznika, może kukurydzę, może nie. Na pewno paprykę. O, takie fajne wzięłam pomidorki koktajlowe. Białe. Żółte i czerwone. I taki właśnie ser kanapkowy też wezmę, wrzucę. Szczypiorek, bo to będzie spoko sprawa do takich rzeczy. A mogę Ci przeszkodzić na chwilę? No. Bo chciałem tylko śmieci, więc tu śmieci zabierać. A to sobie nie mów, mi nie przeszkadza. Okej. Okay. A ja chcę sobie wziąć na czwartek do pracy, bo nie będziemy mieć pudeł. Nie mówię, nie wiem, zastanawiam się, czy będziemy w ogóle wykupywać. Zobaczymy. Tortilla. Pokazywałam Wam tortillę? Nie. O, wziąłam, zobaczcie, jakie fajne, takie nie za duże tortilki. Właśnie zrobię sobie takiego kurczaka grossa. Pokroję paprykę żółtą. Dodam takich pomidorków. Może zostawię sobie trochę tej sera sałatkowego. Kukurydzę właśnie. Szczypiorek. Oliwki. Bardzo lubię oliwki. I wiecie, zrobię taką jakby tortillę sobie maczać. Tak, takie właśnie małe. Chciałam, żeby sobie urwać. I z tymi owocami, owocami. Witajcie w życiu Eweliny. Z jej słownikiem. Pozdrawiam hejterów. Dobra, lecimy dalej. A na obiad mamy tu właśnie takie indyka, widziałam na przykład wołowinę i też mam sosy, jak to się mówi? Sosy papierku, wiecie, o co chodzi. Więc do tego będą kopytka. Tak, będą kupne kopytka. Chyba, że... A, widzicie? Pluski śląskie. Chyba, że ktoś chętny, to zapraszam je ugotować. Dla tych, co tak chętnie komentują. I łudzą się, że to będzie udostępnione. Nie. Buraczki tarte. Tak, bo jestem panią, mam piękne paznokcie, nie mam zamiaru obierać, gotować, trzeć. Więc kupiłam słoika. Do tego dodam chrzan i będzie ćwikła. Bo nie wiem, chyba Wam nie mówiłam, ja nie lubię takich na ciepło, na słodko. Nie przypadam takimi buraczkami. Ja muszę, ja umiem, musi być na ostro, słuchajcie. Co tu jest? A, marchewka z groszkiem zawsze się przyda, jakby jakiś obiadek zrobić. Także widzicie, coś tu się powoli przygotowuje. Papryka konserwowa, Kamilo bardzo lubi. Tylko chyba na tego daftona trochę narzekał. Z Lidla jest na pewno lepsza, bo tu już mi mówił. Co tu jeszcze? Zawsze takiegoś mięska uwielbiam ten sos. Musiała właśnie, żeby mi sfokusował. O, jest zarąbisty naprawdę w serfurze, jak dostaniecie do jakiegoś mięska coś dodać, albo do spaghetti. O, ludzie. Majonez, jak majonez to u nas tylko i wyłącznie kielecki. Ostatnio fajne nagranie widziałam, jak Polacy na przykład są święta i siedzą przy stole i się kłócą. Nie, to lepsze, to lepsze. I właśnie wymieniali czy kielecki, czy winiary i potem dochodziło, że mają rękawice i już się napierniczają, bo on ma lepsze w rację, bo winiary. Nie, ten ma rację, bo kujawski, także... Kujawski, kielecki.
Dobra. Peku. Wiecie co, ten duży rozmiar, bo my ten hejs bardzo lubimy. Cieszę się, że wziął łagodny, bo tego pikantnego tak nie przepadam. I mega opłaca się w Lidlu, właśnie duży. Nie pamiętam ile to jest, a tu mam butelkę resztki. On wychodzi koło chyba 15 zł, to jest słuchajcie litr. O ile gramy są przy liczeniu na litry takie same, chyba nie. 100 gram, może tak. Jeśli brat ogląda, a on nie ogląda, podejrzewam, ale może to inny ogląda, też pozdrawiam. To kupiłam herbatkę, braciszku, bo też bardzo ją lubisz, kocham cię. Elmex, pastę do zębów. Co mi tutaj ten? W ogóle dzisiaj rolki nie wrzuciłam, staram się dla was rolki wrzucać, takie wiecie, różne tam kreatywne rzeczy. Staram się robić, właśnie na Instagramie i TikToku wrzucam to samo. Tak, ale dzisiaj tego nie zrobiłam, coś tam wrzucam na relacje, za to właśnie zmontowałam vloga. Dobra, kontynuując, taki zapaszek do autka. O, żeby pachniało. I ostatnio o godzinie w pół do dziesiątej, 21:30 mieliłam kawę w domu, żeby mieć na rano, więc wkurzyłam się, stwierdziłam, że kupuję, żeby nie mielić po prostu sypaną. W sensie, wiecie, niedziarenka. I rozwiązanie. W pracy u mnie jest tak, że jest duża misa, a w niej jest mnóstwo przepysznych cukierków. I oczywiście jest tak, staram się nie pić, a czy nie jeść, piję kawę, piję wodę i tak dalej, ale czasami jest to silniejsze ode mnie. I stwierdziłam, ja się w ogóle tak nie znam na takich batonikach tych fitowych, takich wiecie, go, protein i tak dalej, że wolę zjeść coś takiego. Nie wiem, będę testować, chociaż ostatnio coś kupiłam w Carrefourze, jadłam, ale wam nie pokazywałam, bo to było po prostu, wiecie, bez kamery, w samochodzie i do widzenia, papierek wyrzucony. Go Protein, jakiś kawowo-czekoladowy, ja nie mam kurczaka, a usłyszał papierek i myślał, że to lepiej. Protein, słony karamel, w ogóle takie batoniki średnio mają 200 kalorii, więc spoko. Go Protein, ale tu jest, słuchajcie, Oreo, zobaczcie. Staram się unikać orzechów. Czesiu, nie ma, mam dla ciebie na kawę później. I to, słuchajcie, wszystko. A, i dwie zgrzewki na łęczowianki. Tak, chodź, pokaż się. Kabanosiki będą w Lidlu. Właśnie, Kamil mówił do mnie, że będzie pamiętał, co ma kupić, bo tu właśnie nie było tych. Ja tak gadam chaotycznie, jestem chaotyczna. Nie było pomidorów malinowych na wagę. A w opakowaniu nie chciał takich brać. Ja bym jak była na zakupach, to bym wzięła. Więc muszę napisać pomidory malinowe. Kupi jutro w Lidlu. Sok, bo sole wite tylko w nocy pijemy. Jak patrzyłam jakieś takie inne, to mnie w ogóle nie przekonywały. Więc stwierdziłam, że sole wite to jest sole vita z Lidla. A ogórki by rozlazły, więc jeszcze dwa ogórki właśnie do sałatki. I do mojej tortylki ja bym chciała zrobić. Pomidory, no tam już dwa razy. Dobra, to usuniemy, są malinowe. Wodę mamy. A, kabanosiki dla Czesia. Bo Czesiu, mi przy na kamień dostaniesz. Albo może i na górze masz kabanosiki. Sorry, że tak jestem chaotyczna. Kabanosy. Jest w ogóle w pół do. Poczekajcie. Kabanosy. No, udało się napisać. Jest 20:30. Starałam się o tej godzinie chodzić spać. No ale niestety, właśnie to jest ten plus, okej, okay, na pudełkach właśnie chcę przeliczyć teraz przez cały miesiąc taką typową spożywkę, którą jemy, bo jeżeli jakieś alkoholi, innych tam kaw, innych rzeczy, tylko to co zwykle dają nam w pudełkach, jak cenowo to wyjdzie, w dzisiejszych czasach przy tych cenach, jak się samym gotuje. Bo pudełka rzeczywiście nie interesują nas, tam nie wiem, nie wlicza się, jakby płacimy za ten prąd, te pudełka, nie myślimy o jedzeniu, dowożą nam, oszczędność tego właśnie czasu, to jest zarąbiste, mega, mega, mega polecam. Ale jest taki minus, gdzie mi osobiście jakoś to bardzo nie przeszkadza, mi się w tym odnalazła, Kamil średnio, że problem z tego typu, że mamy na coś ochotę albo nie mamy ochoty. Co prawda ostatni czas w tym Suviboxie wybieram dietę taką, teraz mi się rozłączycie, więc jeszcze raz was włączę, gdzie możemy sami sobie wybrać posiłki, ale to nadal wiecie. Więc to jest taki plus właśnie, że samemu wybierają produkty, samemu sobie robimy, jest inaczej, ale poświęcamy na to czas, więc
A jak wiecie, ja nie chodzę tylko do jednej pracy. Jesteście wy jeszcze moją wielką pasją, którą lubię się zajmować. Chciałabym właśnie dołączyć do tego treningi, chodzić na siłownię. Właśnie teraz jeszcze jest bieżnia, godzinę czasu. To się tak powie i zakupy i to wszystko, więc to nie jest takie łatwe hop siup. No, ale zobaczymy. Jakby wiecie, u mnie nudy w życiu nie ma. U mnie cały czas lubię, jak coś się dzieje, więc no, tak to wygląda. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Czy do tego wrócę i czy będę to nagrywać przede wszystkim, bo teraz akurat nikogo nie ma, więc swoboda jest, można to na spokojnie zorganizować, ale normalnie. No, zostawmy bez komentarza. Dobra, słuchajcie. Przyznam wam się, ile tu wydałam na to. Jestem ciekawa, czy mi się obstawili. No wiadomo, tu są jeszcze, o. Majówka się kłania, piwo. No i dwie zrzeszki wody. Wiecie ile? 580 i to jeszcze promocja, bo tak to wyszło 618, ale tam, że robicie zakupy w weekend, jakieś tam promocje są i tak dalej, więc wyszło trochę tam parę złotych taniej, ale serio, tu jest po promocji 580 zł, super. I to jest bez liczenia soboty, niedzieli, w sumie chemia i jedzonko na poniedziałek, wtorek i śniadanie w czwartek, bo we wtorek gdzieś planujemy sobie wyjść, więc grubo. Dobra, słuchajcie, ogarniam to wszystko, trzeba pochować, myć się i najzwyczajniej w świecie spać. Nie, Czesiu? A ty musisz dać kabanosika. Także żegnamy się. Hej, witajcie. W końcu nastąpiła ta wiekoponna chwila, tak słyszeliście we vlogach. I otwieramy paczki. Tak wspominałam. Może tak wam pokażę? Może tak wam pokażę? O! Mamy, słuchajcie, tutaj buty i spodnie, bo w sumie Kamilo tylko to potrzebuje na siłownię. Mówi, że resztę rzeczy będzie miał. Także ja otworzę wszystko po kolei, a potem on sobie poprzymierza. Ja wam pokażę, jakbyście byli zainteresowani jakimś danym modelem, jak to wygląda. No i co? I powie nam, co mu się podoba, co zostaje, co nie. Tak ja to robię w kolach. Pierwsze to są, słuchajcie, spodnie i my braliśmy tak, jak ja to zawsze biorę, że bierze się rozmiar mniej więcej do siebie zbliżone, bo nigdy nie wiemy, jak to wyjdzie. Tylko, żebym wiedziała, co to jest. To jest L-ka i XL-ka, więc ja otworzę, słuchajcie, L-kę, bo to jest chyba to samo. Nie, to jest, słuchajcie, coś innego. Nie, to samo. Dobra, czyli najpierw założymy. Otworzymy L-eczkę. Bo będę celować w takie rozmiary, wydaje mi się, zbliżone, ale wiadomo, różnie z tym bywa, bo sami wiecie, jak z tymi rozmiarami jest, pochrzanione trzy światy, żeby się ubrać. I to są, słuchajcie, dresy Adidasa na gumkę. O, widzicie, mamy tutaj gumkę i ta L-ka jest naprawdę duża. Ja się zastanawiam, czy na pewno otworzyłam L-kę. No L-kę otworzyłam. Chwila, moment. Też, słuchajcie, niemożliwe. Nie, słuchajcie, to jest L-ka. Słuchajcie, katalka jest duża. Albo po prostu mi się tak wydaje. Zobaczymy na pupie, jak to będzie oglądać. Tu mamy Adidasa logo. I one są zwężane. I w sumie powiem wam, że ja takich nawet szukam sama dla niego, żeby one były na dole zwężane, bo moim zdaniem lepiej tak wygląda nogawka, jak tu jest zwężane, a nie tak luźno wisi. Także to są pierwsze spodnie. Lecimy dalej, otwieramy. Wiesz co, może byśmy to kładli jakoś, bo nam się potem nie pomieszało zamówienia. Nie otwiera, a co to jest? To jest to samo. No ale jaki rozmiar? Tu jest XL-ka. A gdzie to pisze? Tu. Dobra. Dalej widzę. XL-ka to w ogóle będzie już duża. Są buty. Buty, słuchajcie, Puma. Weźmiesz, byś sortował to od razu jakoś. Mega, zobaczcie. Jak to fajnie wygląda. Tutaj mam taką tasiemkę Pumę. Eno, bardzo ładna. Piękna. Prezentują się tak. Z tyłu też mamy logo. Z gąbeczką, więc będą oddychać na siłce. Spokolus. I Kamilo ma tu rozmiar. Co ja mogę mu tu wziąć? 43, mam na tym jest, na wyklejce. Znaczy na języku. Na języku.
A rzeczywiście, 43 ma. Naprawdę fajny i w ogóle leciutki ten bucik. Bardzo mi się podoba. Także buciki. Dalej widzę, że jest to Reebok. Słaba jestem w otwieraniu, zdecydowanie. Słuchajcie to dalej. Wow, dobra, mam. Reebok. Też spoko, chociaż powiem wam, że tamte chyba bardziej mi wpadły w oko. Zobaczcie, wyglądają w ten sposób, z taką tutaj tasiemką przykładaną z skórą. Nie wiem, czy to jest jako skóra. Podejrzewam, że raczej tak. Też ma tu siateczkę. I to jest, słuchajcie, rozmiar też 43. No nie wiem, w ogóle jaki słodki bucik. Jak wpadnie mu w oko, albo będą po prostu wygodniejsze, to wiadomo, on sobie będzie wybierał. Lecimy dalej. I tu zostało nam ostatnie, oj, wróć, największe pudło. Czyli w sumie mamy na razie dwie pary butów i jedną parę spodni. Spodnie. Ja słuchajcie, zanim to poprzymierzamy, ja to słuchajcie, wszystko posprawdzam, czy na pewno wszystko nam podochodziło, bo wiecie, jak to czasami bywa. Tutaj mamy spodnie Adidasa i ten materiał, tutaj słuchajcie, była taka bawełna, widzicie to? A tutaj mamy taki materiał bardziej ślizgi, ale też spoko. Na gumce, i co to za rozmiar? Elka. I tu też jest logo Adidasa. A i tutaj już mamy nogawkę nieściąganą. Także nie wiem. Patrzyłam raczej na ściągane, to jest nieściągane. Ale wiadomo, ma się to podobać Kamilowi. Także to są kolejne buty na pewno. Kolejne spodnie. Czyli w sumie bardziej butów mam więcej niż spodni. Nie wiem dlaczego, zaraz to posprawdzam zamówienia. Teraz mamy firmę Kappa. Dokładnie tak. I one są całe z siateczki. W ogóle ja też wam powiem, wam buty Kappa. Dla mnie one są mega do treningów. Dlatego, bo one są naprawdę bardzo lekkie. Nawet brałam tamte Adidasa, one nie były tak lekkie jak te. I osobiście mi się dobrze w tej marce butach ćwiczy. Wyglądają tak. Też są całe z siateczki. Spoko. I tutaj jest rozmiar też 43. Dobra, i ostatnie buty. To jest to. Nie, są inne. Też firmy Kappa. O, te nawet mi się bardziej podobają. Prezentują się tak. No, ja faworytów już mam, powiedziałam wam. Więc firmy Kappa te mi się osobiście podobają i te pierwsze, które wam pokazywałam, Adidasa, ale wiadomo, nie wygląd jest najważniejszy, tylko jest jeszcze ważne, żeby ten bucik był wygodny. I właśnie to mówię, to jest to, one są mega lekkie. Uwielbiam buty te za to. Także wskakujemy spodnie w buty, pokazujemy wam. Zrobimy to, słuchajcie, od początku, tak jak wam pokazywałam, żeby wam się te modele nie pokręciły. Pomyliłam wam, słuchajcie, powiedziałam, że pierwsze Adidasa to są pierwsze Pumy. Mega mi się podobają. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają na stópkach. Tylko Kamil zaraz tu się przejdzie i będziecie słyszeć, jak one hałasują. Nie wiem czemu, może im to przejdzie w generalnie. To będzie wiadomo, że Kamil jest. Może im przechodzi. Może muszą się przetrzeć. I powiem wam tak, ma na sobie dresy tego Adidasa Elkę. Jak założył, nie jest źle. Ja uważam też osobiście, że na siłce, jak będzie sobie wykonywał ćwiczenia, to lepiej, żeby one były luźniejsze, czy takie obcisłe, jak my mamy kobitki. Tak mi się wydaje, że byłoby mu wygodniej, ale wiadomo, decyzja należy do niego.
Zwłaszcza, że naprawdę w zarąbistej cenie my je znaleźliśmy, bo one były po 140, teraz po 200 są. Także no, do jego wybór należy. Pewnie jak mam wrzucę, to jeszcze może promocja jeszcze być, bo z tym to jest różnie na Zalando. Ale fajne są te pumy, no. I spodnie, słuchajcie, aż tak źle moim zdaniem nie wyglądają, jak na L-kę. Mogą być M-ka, ale aż tak strasznie źle nie wygląda. Może, jak to Kamilo stwierdził, skurczą się w praniu, ale naprawdę tutaj mamy kieszonkę, naprawdę mega, 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 mega. I but też fajnie leży. No. Dla panów waszych jak najbardziej tak. Chyba, że to będą panowie oglądać, no to panowie. Spoko. No dobra, to skakujemy w drugie. Chociaż nie, teraz to buty przymnożymy, bo mamy więcej butów. Że mi się średnio podobają. To ci średnio podobają. No. To są, słuchajcie, te drugie Reeboka. I mówił, że mu się już te średnio podobają. Tamte, w ogóle wam nie spytałam się na vlogu, holu. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Powiedział, że te są bardzo wygodne. Zaraz ocenimy. O, ale na nóżce ładnie to wygląda. No, bardzo ładnie na nodze. Dobra, zaraz słuchajcie, zobaczymy, tylko niech sobie pozakłada. I wygodne, no. Leciutkie i wygodne. Powiem wam naprawdę, w pudełku tak dobrze nie wyglądały, jak założył na nóżkę. Fajne są, naprawdę dziewczyny. Mega, dziewczyny i chłopaki, nie wiem, kto będzie oglądał. Jak ładnie ten bucik fajnie wygląda. Spoczko. I tak nie hałasują jak tamte, nie? No nie. I są lżejsze. Tam. Lżejsze. No ale wiesz. Słuchajcie, decyzja została taka podjęta, że obecne, które ma, idą na siłkę, te będą na co dzień. Także patrzyłam raczej pod kategorią, żeby były lekkie. Się na to, czy nad tymi dresami się zastanawiam, czy te MC, tylko że już... No zobaczymy, że zawsze można przyjść jeszcze jakieś inne oferty. Bo na siłkę, słuchajcie, dobrze jest, żeby podeszwa była twarda od spodu, jak mamy różne, wiadomo, obciążenia. A drugi jest to, żeby były lekkie, więc w sumie patrzyłam na, pod uwagę na to, opowiadałam wam, ale okazuje się, że żadne z tych butów nie będą na siłkę, więc w sumie Kamil sobie ogląda je, żeby miał na co dzień. Mam nadzieję, chyba tamto, co masz, Pulbira, buty? Mam nadzieję, że tamte Pulbira będą zdawać się na siłkę, no bo żeby za chwilę nie było płaczu, że się nie będą nadawać, bo będzie ciężko w nich ćwiczyć, ale dobra. I mniejsza z tym, buty ekstra. Lecimy kolejne spodnie, słuchajcie, i buty. Okej, słuchajcie, jeśli chodzi o spodnie, to jest fajne to, że mamy tutaj cieńszy materiał. Możesz się do nas przodem odwrócić. I to będzie fajne, że wiadomo, nie będziemy się tak pocić, tak? Też mamy kieszonkę, mamy logo. I te są właśnie takie, że one są tu bez gumki. To już leży decyzja do Kamila, jak byłoby mu wygodniej ćwicząc. No i teraz patrzymy buty na co dzień. Jak dla mnie to one są nieładne na co dzień. Na siłowni jak najbardziej tak, bo mówię wam, kapa jest super butami do ćwiczeń. Mi się bardzo dobrze w nich ćwiczy. W ogóle jak? Wygodne są buciki? Buty wygodne, no bardzo. One są lekkie. No, ja lubię te buty właśnie. I jeśli chodzi o te spodnie, ten model, cieńszy materiał, one się lepiej, słuchajcie, układają niż tamte i te zdecydowanie mogą być ten rozmiar, że bez kombinowania na M-ki, ta L-ka jest całkiem spoko. Jeszcze wam pokażę z bliska buty. Prezentują się tak. Pokażę wam jeszcze ich tył. No. Mają tu takie te... No dobra. I ostatnie buty przymierzamy i mamy to. Ok, ostatni model butów firmy Kappa. Osobiście mi te się bardziej podobają niż te poprzednie. Bardziej są tak fajnie zrobione. No i sam Kamil też powiedział, że jeśli chodzi o tą firmę, te dwa modele, bo oczywiście nie przerobiliśmy wszystkich butów Kappy, żeby tu się wymądrzać, są leciutkie. Ja osobiście mówię wam, mi się mega ćwiczy w tych butach. Zaraz wam pokażę, jakie ja mam. I właśnie Kamilo mówi, że wygodne. Z tego, co już tutaj czuję, ani jedna, ani drugie nie zostaną, bo tak wam wspominałam, on sobie je zostawia na co dzień. Które w takim razie buty? Nie wiem, muszę się zastanowić. Reeboka? O, ale tu cieniec, wy nic nie widzicie. Reebok? Mi się osobiście podoba Puma. Puma robi takie fajne takie wykończenie ma i w ogóle takie spoko są. Mi się bardzo podobają. Też leciutkie. A no dobra, adresy zostawiasz, czy wymieniamy? To się nie wie.
No bo dresy wiadomo, już na siłkę zostają. Pod koszulki, słuchajcie, takie rzeczy ma, więc tu w sumie chodzi tylko o spodnie. Ja wam pokażę, w czym ja trenuję. O, to są moje firmy Kappa. Patrzę, czy to są te same, co ty masz teraz na sobie, co miałeś. Bo to są, słuchajcie, uniseksy. To nie jest tak, że to są męskie, damskie, bo to jest i dla kobiety, i dla mężczyzn. No, czyli on po prostu ma czarne, a ja mam czerwone i mega są. Naprawdę, słuchajcie, mega mi się w nich ćwiczy, leciutki, fajny bucik. Okej. Okay. To mamy wszystko. Ja wam też pokazywałam strój do ćwiczeń. A, zjadłam. Leginsy, które właśnie tu leżą na półce. Bieżnie widzieliście, mega nam się sprawuje. Kamil też dzisiaj właśnie we vlogach będzie też sobie ćwiczy. Także ja to spróbuję z tego zrobić haul, ale zobaczymy, co wyjdzie. Czyli co, nie wiesz, czy spodnie zostają te drugie? Nie, muszę się jeszcze zastanowić. Mega cena, słuchajcie, bo po 125 my je kupiliśmy, a normalnie. Naprawdę, wślećcie sobie promocję na Zalando, bo fajne mają ceny. A normalnie 180 kosztują te spodnie. Także spoczko, spoczko, naprawdę. Ale ja bym je zostawiła, bo cena spoko i dresy są spoko. Podejrzewam, że zostaną. A co do butów, zobaczymy, czy to będzie Puma, czy to będzie Reebok. A ja osobiście byłabym przy Pumie. No. Także dzięki za haul, vlog, co by to nie było. Zbieżnie o tyle. Do zobaczenia we vlogach. Trzymajcie się, hej!